żeby nie było dziwadełka, że kana umarł, to jak sami widzicie. Wszystko ma się w jak najlepszym porządku, tylko tak jak już mówiłem, nie będzie po prostu tutaj w tym momencie lordców. Teraz jak sami widzicie, jest to Gra Grautron. teraz 155 milionów mocy nadal grając free to play. No, gildia też całkiem spora, bo 20 miliardów mocy i mamy podbitą oczywiście bazę, coś w rodzaju bazy. Wojnę niestety jeszcze te trzy, jeszcze te trzy, ale już mi niewiele badań brakuje. Zaraz Wam tu pokażę. O, możecie sobie zobaczyć. Tutaj mianowicie wszystko już to robię na dziesiątkę. Tutaj jeszcze zostaną dwa badania. No i ostatnie trzy. No i te czwórki. Te piątek nie ma i najprawdopodobniej wprowadzone. One nie zostaną na całe szczęście. Przynajmniej mam taką nadzieję. Dlatego też cóż. No i oczywiście w tym momencie e, już olać tą kamerę, na, kam na kamerę jakoś się pozbiera, zbieram teraz na Dominiki prawko akurat, więc jak chcecie się dorzucić, możecie kliknąć w kanał no na przykład. Jeszcze te tutaj badania zostały, ale one mają po 18 dni tylko, plus oczywiście łapki w tym momencie i szczerze mówiąc, one bardzo, ale to bardzo szybko tutaj pójdą ze względu na to, że codziennie za tutaj diamenty można sobie kupić przyspieszenie i jak widzicie trzy razy na przykład powiedzmy po godzinę dwa razy po trzy godziny tutaj dwa razy do szkolenia to sobie zbieram w tym momencie jedna te czwórki jak będę sobie szkolił przyspieszenie badań dwa razy po osiem godzin i jedno 24 godzinne Plus to oczywiście co wypada z mobów, a bijemy praktycznie tylko moby trójki. Raz na roski rok zdarzy się, że ktoś padnie na genialny pomysł, żeby uderzyć moba jedynkę. No zaraz Wam zresztą pokażę, o tutaj mam paręnaście skórek. O, trzeba te skórki niestety sobie zmieniać, gdyż aktywna premia, czyli yy, powiedzmy jest w tym momencie tylko do danej skórki. Ta jest akurat podbicie mobków. No i tutaj co potrzebujemy w tym momencie, już momencik, 3000 ze spokojem, 400 wystarczy, bierzemy sobie takiego, tutaj rebelianta i biorąc pod uwagę, że teraz jest premia razy 2, oznacza to, że są podwójne nagrody, więc. Idę na niego po prostu tutaj, biorąc pod uwagę, że to jest akurat tutaj włócznik, no to biorę sobie tutaj łuki z tyłu, dwa, trzy razy biorę piechurów, no bo kontrują, no i jednego osłabiającego wszystko włócznika, yy, też włócznika. No i zaraz sobie zobaczycie, że schodzi to na jeden raz praktycznie. Na no nagrody są całkiem, tak jak mówiłem, pokaźne. Jeszcze są teraz, <laughs>, wybaczcie, losowania i inne rzeczy. No i kanał One Man's Opinion, oczywiście. Już jest przygotowywany. Szczególnie, że teraz wszystko jest w czerwonej strefie, a Polacy jak to mają w zwyczaju, niestety traktują to jakby to było coś, niektórzy przynajmniej, jakby to w ogóle nikogo nie interesowało. Od początku to było jasne, że tak będzie. I niestety teraz osoby, które zaczęły chodzić do szkół, no cóż, będą miały problem, gdyż będą musiały się w dużej mierze pożegnać ze swoimi babciami i dziadkami, biorąc pod uwagę, że być może ich zarażą. Okej, okay. no ale to już takie moje sobie gadanie. Tutaj sobie zmienię na atak, proszę bardzo. Idziemy pod atak, zaatakujemy sobie jakąś grupę rebeliantów. Piętnasty poziom, ze względu na to, że teraz. Smocze przynęty zbieram, a smocze przynęty są akurat po to, aby przyzywać smoka, którego potem jak bijemy, wypadają z niego nagrody. Gildia jest bardzo, ale to bardzo aktywna. Zresztą wystarczy sobie spojrzeć członkowie przymierza. Tu praktycznie non stop ktoś jest online. O, możecie sobie zobaczyć, a gra jest na kąpie, więc jakby na to nie spojrzeć jednak. Coś z tego jest. Okej, okay, dobra. Co wypadło? Mm, tak, wypadło właśnie Smocza Przynęta. Nie zawsze wypada. Teraz miałem akurat Farta. Więc nie, kanał nie umarł. Spokojnie, wybaczcie, że nie robiłem lalki, ale w ogóle neta nie miałem przez ten cały weekend. Okazało się jeszcze, że jeden ze starych znajomych grał prawdopodobnie z Karolkiem w Among Usa. No a ja nie miałem neta. No i teraz jestem niezadowolony. Jestem ciekawy jak w ogóle się spiknął. No ale to już mniejsza o to. Z Karolkiem tutaj, w tym momencie. Ale to już inna bajeczka. Okej. Okay. Czy bym chciał? Jasne. Każdy by chciał zagrać sobie z większym youtuberem. Zawsze wtedy zasięgi, chciałbym sobie yy, zawsze wtedy zasięgi mimo wszystko zarastał. Chciałbym sobie ten sygnet kupić. Ten jest akurat ten jest płatny, no wiadomo, daje odrobinę więcej, no a ten jest za diamenty, no ale nie mam 80 tysięcy diamentów, niestety. Tutaj mam odłożone, to jest coś w rodzaju koloseum, no 15 tysięcy zaledwie, więc no niestety no troszeczkę jeszcze brakuje. Nie zbiera się to też szybko. No i żelazny bank trzeba będzie tutaj. Zwiększyć do przodu. To jest coś w rodzaju właśnie, że też inwestujemy tutaj, nie? No i potem po, po miesięcznej inwestycji wyskakuje nam na, oczywiście ilość y, tutaj podwojona, praktycznie tą, którą wsadziliśmy, no ale to też miesiąc mimo wszystko czekania jest. Nie, więc dlatego z tego powodu tego nie robię. Nie ma kamerki, dlatego że robię to z samego rana. Jestem totalnie rozczapieżony i nie chce mi się szczerze mówiąc, do tego. Akurat w tym momencie y, tutaj układać włosów, ale następny film będzie z kamerką, już obiecuję, więc. Nie bójcie się. Ok, teraz jeszcze weszła taka niedawno fajna, znaczy niedawno, no dosyć już dawno, ale weszła taka fajna rzecz, że mamy kolekcję albumów, za różne wydarzenia zbieramy i mamy tutaj jakieś dodatki, jak na przykład mamy 6 odblokowanych to dodatkowo jeszcze redukujemy atak wrogiej armii na przykład albo tutaj zdrowie jeżeli mamy 10. No i na przykład tutaj ja potrzebuję dwóch strój i wrony jeszcze żeby mieć mianowicie tutaj no jakby to na to nie spojrzeć żeby mieć właśnie tutaj owe 6 albumów bo mam odblokowane jak widzicie tutaj 5 no niestety nie wszystkie potrafię, jestem w stanie odblokować grając Free to Play. No niestety, ale gra tak czy siak na wiele pozwala, można by powiedzieć. No wiadomo, nie mogę się mierzyć oczywiście z jakimiś super, no i ktoś w... ubił MOBA level pierwszy, ale będzie tutaj zjebka od lidera, a na całe szczęście to nie ja. <noise> Więc taki plus. Dobra, pora sobie, z... czy posiadam dobry fault? Tak. I ten na przykład ma, jak widzicie, tempo badań dodatkowe 10%, całkowite zdrowie. Teraz siedzę sobie pod bagiem, akurat póki te czwórek nie zrobię, to będę siedział pod bagiem, bo czasami yy, po prostu yy, przylatują yy, tacy, którzy zbierają merit, tak to się nazywa. Merit to jest punkty zasługi. I to jest za zabijanie. Jak widzicie, ja tutaj mam 1,97 na 2 miliony, więc trochę będę potrzebował, żeby to. I tu się zwiększa na przykład ilość jednostek, codzienne wypłaty tutaj diamentu, bo codziennie mamy wypłatę. I oczywiście potrzebujemy zarówno odpowiednia moc, jak i również potrzebujemy tutaj jeszcze odpowiedniego meritu. No i oni sobie zbierają ten merit. Ale wszystko oczywiście w swoim czasie. No, i teraz jeszcze będzie ta dodatkowa promka z Huawei'em, ale czekam aż dostanę zielone światło na to, aby puścić z tym filmik. Nie, nie będzie 50%, ale będą darmowe mm, pakiety, ale to dopiero w momencie, kiedy dostanę na to zielone światło, to wstawię wtedy film. Co by było na tyle chwilowo dziwadełka, oczywiście przyzwyczajajcie się, że filmy będą inne, więc mam nadzieję, że miło wam się to oglądało. Trzymajcie się na razie i do następnego bajo!